Cześć, moi drodzy, ja jestem po nagraniu odcinka Zocenianie Gildii, także prosiłbym was, żebyście dostawili tutaj subskrypcję, łapkę w górę wraz z dzwoneczkiem. Osoby, które wygrały Swagera w poprzednim odcinku, macie je w przypiętym komentarzu bydwaniki. W tym odcinku również możecie wygrać Swagera na 7 dni, również dwie osoby. Wystarczy zasubskrybować mój kanał, załapkować go, zadzwoneczkować oraz napisać w komentarzu po prostu swój nick, jakim gracie w Minecrafta oraz to, czy wam się filmik spodobał, czy wam się nie spodobał oraz napiszcie to, do której minuty oglądaliście odcinek. To nie będzie miało pod uwagę. Nie będę brał pod uwagę przy losowaniu to, kto jak długo oglądał, ale jestem po prostu ciekaw, jaka jest średnia, jaki średni czas oglądania przez was odcinków. Więc no, ale zachęcam was oczywiście do oglądania odcinka do końca. Także co, trzymajcie się, zapraszam do oglądania i tyle. Yo, dzięki za wszystkie subskrypcje, łapki w górę i dzwoneczki, pozdro. Dobra moi drodzy, ja sobie tutaj jestem na Dragonie, na mapie. I tak jak pewnie wspomniałem na początku odcinka, moi drodzy, dzisiaj chciałbym nagrać sobie tutaj ocenianie gildii stopki. Pierw jestem tutaj nad kuboidem gildii Cox, czyli jest to gildia pierwsza stopki. No i wam powiem moi drodzy, kuboid wygląda tak dosyć dziwnie, zresztą dziwnie. No, gildie stopki bardzo często wyglądają właśnie w taki sposób, że raczej jakichś mega kuboidów nie mają zabezpieczeń. Są to po prostu gildie doklepy, tak o czysto do klepania. Czekajcie, jest jakiś typek z gildii Cox? Nie, to jest Sajek. A to jest Sajek, dobra. Nieważne, jest to Sajek, także witamy tutaj Sajeczka, Elwa Sajek. No, także jest tutaj Sajek, moi drodzy. Tak wygląda gildia Cox, w taki oto po prostu, moi drodzy, sposób. No, dosyć ładna, ładnie, fajnie wyglądający kuboid, taki wiecie, prosty. Ale myślałem, szczerze mówiąc, że będą mieli lepsze zabezpieczenie, chociaż wam powiem szczerze, że osoby, które tutaj, wiecie, zazwyczaj przychodzą po taką gildię z pierwszej stopki, to raczej ich nie przebijają, bo liczą na to, że dostaną w pierdziel i nie chcą po prostu rankingu tracić takich innych rzeczy. Przynajmniej mam takie odczucie. Więc sprawdźmy sobie tutaj GTP 20, 10 poziom. No nic tutaj nie wygląda. 50 poziom, 70 poziom. No nie, nic tutaj nie mają. Oni po prostu mają takie porobione, właśnie, zobacz, nawet taki żółwik zwykły. Po prostu mają porobione, wiecie, stoniareczki, obsydiany, stoniareczki po prostu na awka gdzieś w tym obsydianie, więc ciężko to sprawdzić. Także GTP LD 120 poziom, sprawdźmy sobie, jak wygląda za to gildia LDM i wam powiem, że ta gildia wygląda praktycznie w ten sam sposób. Zobaczcie to, gildia LDM wygląda w identyczny sposób jak pierwsza gildia stopki Cox. No, dosyć dziwne, że tutaj tak dwie gildie stopki się wybudowały właśnie w taki oto sposób, praktycznie podobny do siebie. No, dosyć ciekawe to. Ale no, kuboid wygląda w taki sam sposób, więc może zejdźmy sobie trochę niżej. GTP LDM, nie wiem, 70 poziom, 30 poziom, może 20, 10, no to niech będzie 60 poziom może. Czekać, GTP LDM 60. No nie, ta gilia też niestety, moi drodzy, ma tutaj, moi drodzy, też taka gilia ma tutaj po prostu taki kuboid, który jest do kopania. Dobra, tepnijmy może sobie do typa stopki, TP Kefcio. Zobaczymy, co ten Kefcio tutaj robi, czy pewnie kopie. To jest gildia Vape. Gildia Vape ma tutaj małe skrzydełka, ten ziomek, jakieś tutaj YouTube'owe. Ja mam te skrzydełka YouTube'owe, ale takie duże. 1988 rankingu, ja mam 540 rankingu, więc no dosyć mało on trochę tego rankingu. W ogóle kurde, mi tu jednak jakieś elekcje zapraszają. On teraz elekcje, ale no wiecie, jak to jest, moi drodzy. Dobra, tu jest tak. Tak, dobra, tu jest tak, moi drodzy, tu oni w ogóle jakiś event robią. Oni w ogóle jakiś event robią na klatki. Ej, to jest jakiś event w ogóle na klatki. Tak, to jest chyba jakiś event na klatki. Te typy chyba robią to jakiś event na klatki. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Czekajcie. What the fuck? Nie wiem, to jest chyba jakiś event. To jest jakiś event na klatki. Jo pierdziele. Gildia Vape, czy Gildia Vape jest w stopce? Lol, nie wiem, dobra, jakiś dziwne tutaj chłopy robią na klatki. Nie wiem, nie wiem, o co chodzi. Dobra, tepnij może do jakiegoś randomowego gracza. Cyk. Kopię sobie nawku, czyli standardowo. Zobaczmy, co mają tutaj w skrzynkach gościu ma. No jakieś tej fajnej temy, ma sety ma w skrzyneczkach, także dosyć całkiem spoko. Sety ma porobione. Pan tutaj 12XD sobie otwarza tutaj. 12XDDD upload. Dobra, lecimy do następnego. Tutaj się gościu gildii klub biegnie po mapie. Pewnie szuka jakieś klepy albo coś w tym stylu. Nie będziemy tutaj przeszkadzać. Polećmy sobie następnego gracza. A to jest jakiś kuboid obok. Może to jest jego kuboid. Czekajcie. Czy to jest może kuboid tego gracza? Chyba raczej nie. To nie jest raczej kuboid tego gracza. Ale zostawimy im może tutaj karnego siusiaka na kuboidzie. Za brzydki kuboid. Za brzydki kuboidy staną karnego siusiaczka. Że tak powiem. Dobra. TPA. Niech będzie tutaj, moi drodzy. Cyk. A, znowu do tego samego TPA topnąłem. Dziwny przypadek. Cyk. Jesteśmy tutaj u kolejnego ziomeczka, moi drodzy. Oj, nie to, oj, nie, co ja zrobiłem. Czekajcie, Olix i chciałem włączyć Flya.
Dobra, Olix i chciałem po prostu włączyć flaja sobie tutaj. Aha, on tu ma jakieś skrzyneczki, zobaczcie co ma w skrzyneczkach. No, takie standardowe do kopania tutaj rzeczy ma. Wiecie co, sprankujemy go trochę. Ustawiłem emeraldy. Czekajcie. Zabudujemy go. Zabudujemy gościa, o fuck, sam siebie zabudowałem teraz. Ej, dziwne, czekajcie gościu. Aj, mógł na bloku. A ma mindfucka pewnie, co się dzieje, skąd emeraldy. Dobra, polecimy sobie do góry, o kurde. To jest największa stoniarka nawką, jaka widziałem, przysięgam. Nigdy nie widziałem większej stoniarki nawka. LOL. Ale olbrzymia stoniara nawka, czajcie to. Tej, no nieźle. Wiem wam, że naprawdę, no niezła ta stoniarka z nawka. W ogóle zmienię sobie teksturpaka, żebyście trochę mieli tutaj jaśniej, bo widzę dosyć ciemne za te teksturpaku. Dajmy sobie tego teksturpaczka. Naprawdę największa stoniarka nawka, jaką widziałem. Naprawdę, moi drodzy. Nie widziałem chyba nigdy większej stoniarki nawka. Sorry, że tak powtórzyłem kilka razy, ale jestem zdziwiony. Dobra, tepnij może GTP SPK 120 poziom. Zobaczmy, co tam się dzieje u gili SPK. Dobra. U tej gili się w sumie nic tutaj ciekawego nie dzieje. Mają na kuboidzie tutaj jakąś beczkę do bedroka. Aha, czekajcie. Nie wiem o co tutaj chodzi, moi drodzy. Tak się zastanawiałem przez chwilę, dlaczego tutaj jest taka dziura wykopana. Ale wydaje mi się, że po prostu ktoś sobie, jakby osoba z tej gili sobie wykopała dziurę i sobie zaczęła robić stoniareczki nawka. No i kuboid wygląda w taki normalny sposób. W ogóle wszyscy mają... Kiedyś pamiętam, tak z 2 lata temu, jak na Dragonie grałem, że ludzie sobie robili, wiecie, pokoje, takie ładne designy i tak dalej. A teraz niestety każdy sobie robi takie, wiecie, no już, no, po prostu, wiecie co, takie kuboidy, że po prostu, no, właśnie w taki sposób jest wszędzie obsydian dookoła i w tym obsydianie są po prostu porobione pokoje. Bardzo nad tym niestety ubolewam, że nie ma takich, wiecie, fajnych kuboidów z designami w środku, tylko każdy po prostu buduje taki kuboid w opsie. No ale co zrobić, jak nic nie zrobi, tak się Minecraft rozwinął na Dragonie. Tu jest kolejna gilia, gilia WT, czy gilia WT jest może w topce? Nie, gilia WT nie jest w topce, ale wam powiem, że kurde, zabezpieczenia to oni mają kozackie. Ja pierdziele. Gilia WT, ale oni mają tu zabezpieczenia, chłopy. No powiem wam, że jestem naprawdę w ciężkim szoku. LOL, ale naprawdę się ładnie postarali. I powiem wam, że chyba coś takiego samego bym zrobił na naszym kuboidzie tej gili ZKK. Mamy w ogóle jedno serce nam podbili, więc niedługo będzie trzeba założyć nową gilię. Także zobaczcie to, wow. Jo pierdziele. No powiem wam, że naprawdę jestem w ciężkim szoku. No jo. Wow. Tu jest jeszcze bacon, tak fajnie to wygląda, czekajcie. Bo to jest 255 kratka, to jest do maksymalnej kratki zbudowane. Jasny piorun. No nieźle się chłopaki postarały z gilli WT. To może im narysujemy, nie wiem, coś... Nie, bacona bym mi nie dał. Wiecie co, tepnę do jakiejś randomowej osoby i damy mu bacona. Do randomowej osobie po prostu damy bacona, jeden kosta na awku, tylko musi to być, nie, to nie może być osoba, która będzie stała na awku. Wszyscy na awku kopią, ja pierdolam. O, jest jakiś ziomek, on się tu klepie z kimś, czekajcie. Gość się tu z kimś klepie. Czekajcie, jakaś dyma, jest 0 IQ. Nie klepię się jednak z nikim. Czekajcie, EC i damy bacona chłopowi. A tu się klepie z tym typem, z Dobixon. Nie, to jest ich kosoj, czy co chodzi? A mnie go strzela. Czemu się klepie z tym Dobixonem? Ej, to nie. Wyszedł ten Dobixon? Ty, ale... Wyszedł, nie wyszedł. Zginie? Aj, przeżył Dobixon. Mógł jeszcze jedną perę rzucić naraz. Dobra, tu jest jakaś masówka, te typy są. Wow! What the fuck, co to jest za kuboid? LOL! Co to jest, moi drodzy, za kuboid? Co tu jest gra? No oni nawet fosy kopią, LOL! To jest pierwsza gilia, którą widzę, że która kopie fosy, a nie robi tego kopaczami fosy. To jakąś beczkę mają, jakiegoś trapika. O, sprytny! Ej, powiem wam, że naprawdę sprytny ten trapik. No. Elegancki jest trapik. Ej, ale gilia, naprawdę. Fajnie wyglądająca gilia. Wydaje mi się, że to jest przygotowana gilia pod zamek. Tak myślę, że to jest po prostu przygotowane wszystko pod zamek. I nawet mają tutaj bacona postawionego, które nie działa. Mają dwa bacony, czekajcie. I co, biedaku, chciałbyś? Czekajcie. Ściana, o Boże, co to są? No name, deku. O Jezu, tutaj widzę, że jakaś... Oni chyba zabili tego typa. Zobaczcie, ile oni zabili razy tego typa. O Jezu. No dobra, nie wiem o co tutaj chodzi, ale chłopaki tutaj widzę, że nie lubią. W ogóle zobaczcie, co to za gilia, moi drodzy, zobaczcie, co to za gilia. Gilia NML. Czy ta gilia jest może w topce? 104 miejsce, nie? Gilia NML nie jest w topce, mają sojusze tutaj z... No, tutaj widzicie, z kim mają sojusze? Nie, tu jest 0 IQ z NML-ów. Dobra, wiecie co? Rzucimy premium case, jak już tutaj jestem, tak biegam po ich kuboidzie. Damy mu trochę premium case'ów.
Trzymaj gościu, 16 premium case'ów, o. Tago, buta 16 premium case'ów, a tepnij jeszcze do losowej osoby innej. Cyk, no na awku kopiesz gościu, na awku kopiesz, no kurde, każdy kopie na dragonie na awku. Dobra, może ty? Nie, no to jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe, że każdy kopie na awku. Dobra, o, ten nie kopie na awku. O, on jest bez gildii, o, tu jest ziomek bez gildii. Trzymaj bacona, chłopie. Bacon dla ciebie, stary. Patrz, jak zaczął kopać! Jak zaczął gość od razu kopać tego bacona! Ja go postawię, jak się rzucił na tego bacona! Ja pierdzielę! Oh my god! Jak dość zaczął kopać tego bacona? Co on tu ma w skrzynkach? Nic tu nie ma w skrzyneczkach. Jakieś tutaj poukrywane. Tu coś ma w tej skrzynce? No nie ma, gość tutaj sobie gra bez gili elegancko. Jak się rzucił. Boże, jak to wyglądało komicznie. Dobra, tutaj, co pan robi? Ten pan nic nie robi. Dobra, ocenimy, moi drodzy, jeszcze jakąś inną gilię. Może GTP top 120. Fly. Ej, naprawdę. Naprawdę wam powiem, że ten kuboid wygląda... Ten kuboid, moi drodzy, mi się najbardziej podoba na dragonie na tej edycji, jaki widziałem. Naprawdę. Nie widziałem chyba lepszego kuboida jeszcze na tej edycji na dragonie. Naprawdę. Powiem wam, że... No, jest naprawdę. To jest naprawdę gilia top. To jest gilia stopki. Warto zaznaczyć, że gilia stopki zrobiła tak fajny kuboid. Zobaczcie, tutaj ładnie wszystko dywanikami jest zrobione. No, glanca, dwa bajkoniki. No, proszę państwa, no, takie coś to ja rozumiem, takie kuboidy. No dobra. Moi drodzy, myślę, że możemy zakończyć ten odcinek z oceniania sobie tutaj gildii. Mam nadzieję, że kto dotarł do końca, to napiszcie w komentarzu hashtag top, a ja wam szybne serduszko. No i co? Trzymajcie się, do następnego odcinka. Yo, Dabik, pozdro!